10 września wspominamy błogosławionego Jana Ciugoku, zakonnika i męczennika. Jan urodził się w południowo-zachodniej części wyspy Honsiu w Japonii około 1573 roku. Służył u wpływowego rycerza i towarzyszył mu podczas podboju Korei. Był żonaty, jednak po powrocie do Japonii żona go porzuciła. Wtedy wyjechał do innego miasta, a tam poznał księży jezuitów. Jan towarzyszył i pomagał im w pracy misyjnej, często z nimi wyjeżdżał też do odległych miejscowości na wyprawy misyjne. Po wybuchu prześladowań kościoła w Japonii aresztowano go 16 grudnia 1618 roku wraz z innymi jezuitami. Umieszczono ich w drewnianej klatce przeznaczonej do przechowywania ptaków. Początkowo było ich tam 17, a wkrótce 33. Słaba konstrukcja drewniana nie chroniła ich przed zimnem i deszczem. Pomieszczenie było tak ciasne, że nie mogli się poruszać. W tak upokarzających i trudnych warunkach jeden z jezuitów, ksiądz Karol Spinola, wprowadził zakonny rytm życia. Wszyscy wspólnie modlili się, recytowali znane na pamięć fragmenty Pisma Świętego, a kilku z pojmanych, wśród nich Jan, przeżył nowicjat i złożył śluby zakonne. Niemal codziennie wszyscy odprawiali mszę świętą. W końcu 10 września 1622 roku, po prawie 4 latach przebywania w nieludzkich wręcz warunkach w klatce, Jan został ścięty wraz z innymi jezuitami. Miał wtedy około 49 lat. Został beatyfikowany 7 maja 1867 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Jana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.